tu mamy taki rynek w tym miejscu, w tym mieście. No tutaj, o, tam mostek jakiś był nad Rodanem. Ogólnie się przeciskamy, moi drodzy, przeciskamy się. Chyba większość kierowców, co tutaj się przemieszczają tym objazdem, jeszcze tędy nigdy w życiu nie jechała. Jest to dla nich nowum. Są dla mnie tak samo. Tylko to, co jest dalej, o, właśnie te wzgórza z tymi dziewinorośla zawsze rosną, to się widzi, tak. Ten napis tam, to z autostrady widać faktycznie. Ale to trzeba właśnie zjechać w bok, żeby doświadczyć tego na żywo, jak wygląda to miasteczko. No nie, jeden kierowca tutaj odfajkuje później wydruk, bo będzie miał przegięte czasy. Pierwszy raz miałem tak długi objazd. Pierwszy raz. W Niemczech bywały różne zjazdy, objazdy, no naprawdę, ale to są to były takie, nie wiem, tam 10-15 km. Ale nie wiem, 160 czy 180. Tragedia. Także tutaj sobie śmigamy taką fajną dróżką. No i co? Znów spowolnienie. Ja pitole. Ten Polak przede mną, ja mu się bardzo spieszyło i tutaj na 50 mnie myknął, a ja miałem prawie 50. No ale to każdy sobie sam układa drogę. Światło czerwone. Kościół dobrze widać po prawej stronie, co był. No nie, to nie ma żadnej tej uliczki w prawo. Chociaż tutaj jest, zaraz zobaczymy. Wszystko wąskie takie na osobówki, dajcie spokój. I znowuż jakiś korek. Pokazuje mi nawigacja. Nie wiem, kurczę, gdzie jest ten Marek, no. Był i zniknął znowuż. Do Lyonu 76 km. To nie dojadę, za Chiny Ludowe nie dojadę. No ślicznie, jest ślicznie, 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 gdyby tylko było więcej czasu. Marek powiedział, że jest gdzieś, gdzie za chwileczkę będzie na autostradę wyskakiwał. Także muszę zerknąć na mapę i sobie go gdzieś tutaj wpisać w moją wyobraźnię, gdzie on się znajduje, bo powiem wam, że nie miałem możliwości porównania sobie jego i mojej pozycji. Jak zatrzymam się na pauzę, spójrzcie jak pięknie. Jak zatrzymam się na pauzę pierwszą, a stanę gdzieś tutaj już lada moment, jak tylko pojawi się coś wolnego na boku, w sensie parkowka jakaś, to powiem wam, ile kilometrów zrobiłem w 4 godziny. Ale ślicznie położone to miasteczko jest, ja pierdzielę. O, to jaki gostek na hulajnoce. No dobra, zadzwoniłem do Marka i Marek znajduje się teraz tam, jak jest most taki, to on właśnie zjechał z tego mostu tam do przodu. Także jakieś 400 metrów przede mną, też ma tyle czasu co ja. Powiem wam tak, fajnie tutaj mieszkać, jak nie jeżdżą ciężarówki i jak nie wyleje Rodan, to tak. Ale jak to by miało tutaj gdzieś wylać i podlać te domy, to już tak nie za bardzo. Trochę się ruszyło. Niewiele, ale się ruszyło. Będzie rondo,
na rondzie prosto, całe szczęście. I za chwilę korek ma się skończyć, z tego co widziałem, tu chyba tylko do ronda jest ten, to takie spowolnienie, a później już ma iść normalnie, no zobaczymy. Ja pierdziele. No dzisiaj to jest tragedia, no ale wczoraj chłopaki też mówili, że po 5 godzin spędzili w tych korkach. Kurde, no myślałem, dobra, uda mi się wbić, wstrzelić, że nic nie jechało. I tutaj, o, na rondzie prosto, kierunek Lyon. Dobra, jedziemy. Marek ma drynąć, jak znajdzie jakąś parkowkę. Tak jest, rozluźniło się. Jest tak jak na nawigacji, czyli spokój. Nie powinno być już korków, takich jak były. Tylko będziemy sobie śmigać w miarę i mam nadzieję, że jak już po tej pauzie teraz to wykręcimy, to będziemy jechali już, tak powiem, normalnie. Ale zobaczcie, 68 km do Lyonu jeszcze mamy. To jest nieprawdopodobne. Ile czasu tutaj straciliśmy? Także no nie, no piątek to już bierze w łeb. Rozładunek w piątek. Nie ma takiej opcji nawet. Dzisiaj mamy środę. Został nam się czwartek. Dzisiaj trochę czwartek nawet nie cały piątek, tak? No bo na piątek można by było zajechać, ale już się nie rozładujemy, bo będzie firma zamknięta. Ja muszę tutaj stanąć, bo zostało mi się 15 minut jazdy, no nie będę ryzykował. O takie 15 minut, to wiecie jak to jest. Jest i nagle nie ma, nie? Także sobie tu stanę, złączę sobie lusterka. I tu wykręcę sobie pauzę, trudno. Dobra, 160 km zrobiłem w 4 godziny 20 minut. Także to, ten przede mną test stanął, sobie tutaj stoimy, kręcimy pauzę, ja zrzucam materiał, który mam na kamerze. Oczywiście kawa i coś zjem. No dobra, ruszyłem z tej pauzy. Marek też ruszył przede mną, stał chyba 4 km. Jesteśmy na A7, moi drodzy. W końcu. Zobaczcie, jak to jest pusto. Myślę, że bardzo dużo osób darowało sobie jakąś jazdę i wyjazdy, przejazdy, jak wiedzieli, że te autostrady mają być poblokowane. I dlatego jest... Są puchy. Są po prostu puchy. No i co? Prawdopodobnie wyjazd, rozładunek nie będzie w piątek, no bo nie dojedziemy przez to wszystko. 160 km można powiedzieć w 4,5 godziny. No to można powiedzieć pół dnia poszło w piach. A już mieliśmy termin na styk. I chyba będzie tak, że w piątek będą kazali zjechać nam na bazę i ktoś z tym w poniedziałek wyjedzie do Aleksandrowa Kujawskiego i tyle. Prawdopodobnie w piątek, jak wszystko dobrze pójdzie, będę w domu pojutrze. A dzisiaj dojedziemy chyba tylko do Besancona, staniemy, z Besancona do Pegnitz, może dalej. Zobaczymy, jak to będzie szło. No i tutaj ściągnęli mnie też, no sprawdzali, ale mi pozwolili jechać, a Marka nie. Marka ściągnęli na ten, na kontrolę, także ja tutaj poczekam, aż spokojnie weźmie i ten. O, zobaczcie, jak oni stają. Patrzcie. No jak tak można stanąć? Tak krzywo. Przecież, no ja muszę teraz te stanąć krzywo, no bo ten gamoń tak stoi. No przecież to jest nieprawdopodobne. Ja tole. Dobra, czekam na Marka, aż skończą go kontrolować. Mnie też tylko CMR-ki wziął, sprawdził, kazał jechać, a Marka na bok. Dobra, nabrałem wody do baniaków. Wodę do picia i wodę do mycia. Pójdę tam troszeczkę. O, tutaj sobie stanąłem. Pójdę tam chwilę. Zobaczę, może coś mi się uda nagrać. Jak go kontrolują. Ja przejeżdżałem jedną bramką,
taką drugą. Mnie zatrzymali tylko, żeby CMR pokazać, a jego CMR i kazali mu tam zjechać i pewnie dokumenty dokładnie sprawdzają oraz towar, jaki jest. A na Senta jest w ogóle ten towar, nie wiem czemu kukurydza jest na Sent. Także teraz zobaczymy. Krzyczy coś mi tam. No, a później jeszcze dzisiaj, jak zatrzymamy się na Besanconie, to zakleimy u niego też te drzwi tutaj, żeby mu się woda nie lała. No to ma tutaj kontrolę. No sprzęt tutaj, widzicie. Jaki labradorek, fajny. No? Okej. Okay. Także widzicie, nie pozwolili. No, jak się zorientował, że nagrywam, to no. Żeby nie nakręcać, ale... No cóż, mam taką naturę, moi drodzy, także nie stoimy, jedziemy. Wsiadam do auta i jedziemy na Besancona. Także widzicie, facet, który wziął i nalewał sobie wodę tutaj. On jest z tej cysterny Polak, który mieszka 26 lat we Francji. Także wszędzie można spotkać rodaka. Dobra, Marek pojechał, a ja się tutaj zagadałem. Jeszcze teraz go będę musiał gonić znowuż. Dobra, dojeżdżamy. No, żeby mu tam nie zahaczyć. Dobra. Jedziemy, gonimy Marka. A przed nami 3 godziny jazdy, 3:15 pozwala mi jechać Tacho. Zjeżdżamy na Besancona. Także na dzisiaj koniec. Zostanie tam się chyba 30 minut do końca czasu. No i tutaj sobie staniemy. Jutro rano ruszymy i będzie ok. Dojechałaś do wyznaczonego punktu trasy. Lokon Płaz znajduje się po prawej stronie. No i dzisiaj czeka mnie trochę pracy, bo tak, przede wszystkim muszę coś zjeść, muszę się wykąpać i zrobić filmy, które na mnie czekają, bo no nie chcę później siedzieć w domu i swojej pauzy wykorzystywać na robienie filmów. Lubię to robić, ale mam też troszeczkę w domu obowiązków, no i chciałbym spędzić czas też w inny sposób, prawda? Dobra. Kolega tam pojechał prosto i pojedziemy chyba na ten drugi parking. Lekko w lewo, następnie skręć w lewo. Tam powinno być miejsce, a tutaj to zawsze jest naćkane, tylko że co tutaj, policja stała. Dobra, a my sobie jedziemy tam dalej. Lekko w lewo, następnie skręć w lewo. Dobra. Także kolejny raz możecie zobaczyć, jak wygląda tutaj ustawienie się na Besanconie. Tu pewnie na górze staniemy. Tak naprawdę mi to jest obojętne, gdzie staniemy. Czy tam na dole, jak będzie miejsce, czy to na górze. Byle się zatrzymać. Po 80 metrach skręć zacząć w lewo, pauzę. Następnie lekko w lewo. Okej. Skręć w lewo, następnie lekko w lewo. Lekko w lewo, następnie lekko w prawo. Lekko w prawo, A36, E60. Nie wiem, gdzie on to chyba będzie chciał stanąć. Widzicie, tak, żeby antenę satelitarną sobie podłączyć.
zobaczymy, czy tam, czy tu, nie wiem w ogóle jak te satelity idą. Marek pewnie wie, dlatego będzie jechał pod kątem satelitek. Głodny, strasznie. Głodny jestem bardzo, bardzo, bardzo. Zjadłem dosłownie konia z kopytami, powiem wam. Tu chyba jest trochę bardziej krzywo niż na tamtym górnym parkingu. Tak mi się zdaje. No kurde, no. Nie wiem, gdzie on jedzie. A, tutaj. Dobra. Stanął chyba dlatego w ten sposób, żeby po prawej stronie chłodnia mu nie stanęła, a jak ja stanę po lewej, no to też mu chłodnia nie stanie. Chyba miał to w zamyśle. Cofnę. I będzie superancko. A i myślę już tak, możemy sobie stanąć. To co, do jutra. Ruszamy, moi drodzy. Okej. Okay. Cześć wam. Kurczę, ruszałem i mi się jedna bateria wyładowała. Na autostradzie musiałem tylko przełożyć nową. Ruszyliśmy z Bessancona. Jest przed piątą. No i co? Dzisiaj wjazd do Niemiec. Wczoraj zmontowałem dwa filmy i powiem wam tak, po takiej przerwie miesięcznej, gdzie nie kręciłem nic i nie jeździłem, to strasznie ciężko wbić się w ten rytm nagrywania chociażby i znowuż załapać takie ssanie rozmowy, takiej narracji. No i co, nie wiem jak wyjdzie ta seria na tą chwilę, ale to zobaczymy od was w komentarzach. Zobaczę od was w komentarzach, jak to będzie wyglądało. Ja wiem, że to już jest miesiąc czasu, to jest długo, no ale no niestety, no nie przyspieszę. Urlop to urlop. Także co? Śmigamy. Ja sobie włączę teraz informacje na temat tego, co się działo wczoraj w polityce. Później jakiś podcast. Wszystko oczywiście do słuchania, nie do oglądania, moi drodzy. Do Strasburga 215 km, czyli prawdopodobnie, jak będzie wszystko szło, to w 3 godzinki się tam zajedzie. Gdzieś chyba na tym Labrusz staniemy na parkingu. Na pierwszą pauzę. 150 km przed Strasburgiem. No i zobaczcie, jaka pogoda się zrobiła, kurczę. Po prostu mokro, pada, brzydko. Wczoraj rozmawiałem z kumplem, był gdzieś w okolicach Pegnic, to tak samo mówi, leje. Po prostu pada deszcz. No i myślę, prawdopodobnie tą pogodę dowiozę do kraju. Tutaj przeważnie jest tak, że z zachodu na wschód wszystko leci, tak te prądy powietrzne są, że to tak ciągnie z zachodu na wschód. No i moi drodzy, jesteśmy w Niemczech, zresztą widzicie dobrze, co się dzieje. Mamy korek, a piątka, także to coś normalnego się zaczyna w końcu. Nie będzie już, że jedziemy sobie na luzie, kulamy się równiutko. Nie, teraz będzie rwanie. Korek, jazda, korek, jazda, korek, jazda. Ja tu lecę środkowym pasem, bo Marek stoi po prawej, mnie wpuści.
Tak, jestem na środku. Zaraz się będę gdzieś dojadę. Zobaczcie tutaj, jaka perełka. Ja pierdzielę. Brabus. Mercedes Brabus. 7,3 S. Czyli prawdopodobnie ponad 7 litrów pojemności. No ale to jest cukierek. To jest po prostu cukierek. Dogoniliśmy tego Mercedesa Brabusa. Także na lawecie, no. Oj, odjeżdża nam, kurde, ja pitole. Myślałem, że go nagram wam z boku, a może z przodu, ale no niestety. Zaraz może się uda. Bo też tak jedzie, raz wolniej, raz szybciej. No zobaczcie, jak to wygląda. No po prostu to jest cukierek. On wygląda, jakby z fabryki wyszedł. V12. No niesamowity. Zinsheim. Dwa samoloty przed nami, także charakterystyczny punkt. Dzisiaj do Woklanda i zostało mi się 340 km. 4,22, także teoretycznie, jakbym wszystko szło, nie byłoby korka, a korek będzie na pewno jakiś. Gdybym tu stanął, to już na strzała bym dojechał. Także jeszcze ze dwie godzinki. Nie, godzina. Godzina z groszem, może półtorej. Zatrzymam się, zrobię pauzę i później jedziemy dalej na Woklanda. A już mam informację, że jutro do bazy. No bo wiadomo, w poniedziałek ten towar dopiero będzie dowieziony do Aleksandrowa Kujawskiego. Ale nie wiem, czy ja będę z tym towarem jechał, czy jakiś inny kierowca, bo nie wiadomo, na którą godzinę jest rozładunek. Dobra, moi drodzy, stajemy na Ansbach, koło miejscowości Ansbach, parking Silberbach. Także za chwileczkę stanę, druga pauza z Markiem. Mieliśmy teraz gorącą dyskusję na temat nawigacji, na temat GPS-u, na temat trafika i tak dalej. Także przyjdzie zaraz tutaj do mnie, będę mu tłumaczył, jak to wygląda, bo są zbudowaną kartą SIM, kiedy powiadamia, jak powiadamia i tak dalej, bo przez CB jest bardzo trudno, ale słyszycie mój głos. Głos jak Szymona Hołowni w naszym parlamencie. O, Marek już właśnie tutaj. Zdarta płyta, bo musiałem dosyć ambitnie tutaj i gorączkowo tą dyskusję utrzymać, że tak powiem. Dobra, zjeżdżamy na Silberbacha. Okej. Tutaj w lewice. Gdzie tamten? Stanu. Czekaj. No jestem, gdzie ty stoisz? Mówię, no za kiblem po prawej stronie, to taki tandem stoi czerwoną plandeką, to jedziesz, to ja ten, a po lewej stronie stoi chłodnia biała Scania. To w prawo, ja tu dwie rajki są, nie? Kawałek za kiblem, na prawo, nie? Kawałek za kiblem, na prawo. A, tutaj, dobra. Widzę go. Okej. Okay. Wjeżdżamy. Widzicie, bieg wrzuciłem, a nie zaskoczył. Dobra, moi drodzy, wyjeżdżamy. Tutaj Silberbach i teraz na Woklanda. Śmigamy. Tutaj sobie popatrzyliśmy, jaka różnica jest między jego DAF-em, między tym DAF-em, ten DAF. 80 metrów. Na przykład nie ma tutaj tego odzyskiwania ciepła. Nie wiem, czy ten model nie ma. Tamten jego też nie ma. Ale DAF-y, które były wcześniej w firmie z kamerkami, z lepszym wyposażeniem, miały to odzyskiwanie ciepła. To REST tak zwane. Także trzeba się tutaj wgryźć, a chyba na takim tym, na grupie
facebookowej tutaj odnośnie DAF-a zadam takie pytanie, jak jest z tym odzyskiwaniem ciepła, bo to jest super rzecz, dlatego że zimą na przykład jak jadę, mam nagrzane, nie wiem, zatrzymuję się na pauzę, to nie muszę włączać webasto, żeby mi grzało na pauzie, tylko rest i on odzyskuje ciepło, które jeszcze jest tutaj w układzie i mi grzeje. To pół godzinki mi pogrzeje i mam fajnie. Zajebista rzecz. Tak to, moi drodzy, wygląda. No a tutaj ten napis powinien być. Tu po lewej stronie koło cyferek 22. Koło liczby 22.